Witajcie na kanale Kosogranie, Pranek kolej za starami, Wisły Kraków, GKS Tychy, Puchar Polski. No jest to kolejny cel, obrona Pucharu Polski, kolejny nasz cel do wykonania. Rzućmy okiem na ligę. Czwarte miejsce, 16 punktów, Lech Poznań 17, punkt straty, ostatnio z nim wygrana. I tutaj mam nadzieję, że już utrzymamy się na dobrej drodze. Fajnie widzieć Puszczę Niepołomice na piątej pozycji. Będę, no na pewno będzie to ciekawe spotkanie, powrót na stare śmieci. GKS Tychy, Wisła Kraków, zapraszam serdecznie do poprzedniej kariery Puszczą Niepołomice. No i mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądało. Ruszamy, GKS Tychy, Wisła Kraków. Jak wiecie, skład mamy przygotowany. Kostrzewski, Budnicki, Śpiączka tutaj, może Śpiączka zaskoczyć w tym meczu, więc będziemy musieli mieć wzmożone pilnowanie tego piłkarza. Aczkolwiek no, przewiduję wygraną. Jedziemy tu z mocnym składem. Jedyna zmiana w składzie: Żyra zagra za Karbo. Aczkolwiek Karbo możliwe, że dostanie szansę w drugiej połowie, a może dostanie tą szansę Gogu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ten mecz będzie przebiegał. Chciałem zagrać troszkę bardziej ofensywnie. Karbo jest tym zawodnikiem, który więcej tych akcji defensywnych, usposobienia defensywnego ma, więc tutaj wydaje się, że Żyra no tutaj pomoże nam w tej ofensywie i tak będziemy go przymierzać. Leszczyński, Żyra, właśnie omawiany zawodnik, pierwszy kontakt z piłką, Duda do Romana, Roman już do Rodado. Ajajaj, niepotrzebnie tą piłkę wzniósł Rodano. Czubak, powalczył Czubak. Jeszcze Kostrzewski, jeszcze Czubak. I faulowany chyba bramkarz GKS-u Tychy. GKS Tychy atakuje, zrobiło się troszkę luźniej pod naszą bramką, ale Żunka opanował tą sytuację. Skibicki nie miał dużego pola manewru. Teraz piłkarze GKS-u przycisnęli. Dobrze Wiślacy, wyskakuje wyżej zawodnik Wisły, ale puszcza fatalnie w obronie Wiślacy. Przepuszczają kolejny atak. Do pustej bramki pakuje piłkę GKS. Ajajajajaj. 19 minuta. Mestkowski strzela bramkę. Zobaczmy jeszcze raz. GKS Tychy. Będą kary. Pusta bramka. Nie poszedł kolej. Obroniony. No tutaj jest nabity piłkarz Wisły Kraków. Leszczyński ustawił pustą bramkę. No i niestety przegrywamy. Przegrywamy od 19 minuty. Żunka, piłkarze Wisły muszą ruszyć z odrabianiem strat. Teraz dobrze Żunka, dobrze Czubak. No, musimy tutaj zaatakować ostrzej zawodników GKS-u. Żyra. Leszczyński broni. 35 minuta. Przyjechaliśmy tutaj wygrać i awansować do kolejnej rundy. A tak się na ten moment nie dzieje. Duda. Goku. Piłka do Rodado. Rodado. Żyra. Czubak. Czubak. 1-1. Miałem w ostatnim wejściu wam powiedzieć, że Czubak ostatnio nie zdobywa bramek. Jest to piłkarz mało produktywny na boisku i możliwe, że Sobczak go zastąpi, ale na ten moment te słowa już
nie mają takiej wagi ze względu na to, że Czubak świetnie zachował się w polu karnym, pokazując swoją wartość dla drużyny. Jeden do jednego. Rodato. Czubak za mocno. Rodato pchnął tą piłkę. No i niestety nie będziemy się cieszyć z prowadzenia po pierwszej połowie. Statystyki. Wisła troszkę lepsza. Pomimo tego, że po statystykach tego nie widać, wydawało mi się, że Wisła jednak prowadzi tutaj grę. No i odkujemy to, pokażemy wam to w drugiej połowie. To będzie nasza połowa tutaj. Postaramy się tym razem ją wygrać. Duda. Rodado. Rodado. Za długo holuje tą piłkę Rodado i tracimy piłkę na rzecz GKS-u, aczkolwiek długo się nie utrzymali. Żyra. Miki Wilar. Miki Wilar. Duda. Żunka. Piłka do Rodado, 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 spokojnie Czubak, 2 do 1, niestety, niestety Czubak, Żyro, nie wiem czy chce taką zmianę zrobić, ale wydaje mi się, że Olejarka wejdzie za Dudę i za Antonik wejdzie za Wilar. Na ten moment Czubak jeszcze bezpieczny. Piłka właśnie do Olejarki. Olejarka oddaje do Antonika. Antonik tutaj ma sporo miejsca. Huknął Antonik. Mamy 2 do 1. Jeszcze dobrze nie zawiązał butów, a już strzelił ramkę dla Wisły Kraków. GKS Tychy przegrywa 2 do 1 z Wisłą w Pucharze Polski. Dobrze, kolej, twardo, mocne podanie do Rodado, Rodado, Roman, Roman Czubak, tutaj Rodado, pogubił się hiszpański napastnik w tym ataku, GKS Tychy, Śpiączka, Mystkowski, czeka Radecki, musimy wytrzymać ten atak, dobrze, shot, aj, Olejarka, błąd, Olejarka błąd, teraz kolej musi to naprawić, ale ten, naprawienie tego błędu nie było najlepszym motywem. 74 minuta, zrobimy zmianę, zejdzie Żyra, wejdzie Gogu, wejdzie Starzyński za Romana. Czubak, jeśli będziemy mieli szansę, to wejdzie Żyro. Tak jest, ok, mamy zmianę, Żyro dostanie szansę na ostatnie 15 minut. Jeśli uda się tą zmianę przeprowadzić. Teraz Olejarka ma sporo miejsca, ma sporo miejsca, ma sporo sił, ale czeka na partnerów. Kółeczko, spokojnie Roman, Roman, Rodado i mamy 3 do 1, 79 minuta. Hiszpański napastnik przypomina o sobie w Pucharze Polski. Thank you.
83 minuta. Antonik złapał jeszcze tą piłkę. Jest Żyro. Pojawił się na boisku. Jest Rodado. Rodado traci piłkę. Żyro próbuje ją odzyskać. Rodado bez faulu. Ajajajajajajaj. Leszczyński. No i koniec meczu. Piękna sprawa. Wisła Kraków przechodzi do kolejnej rundy. Jesteśmy w grze. Jesteśmy w grze. No i z marzeniami na finał. Z marzeniami na finał. To jest to, co lubimy najbardziej. Statystyki troszkę się poprawiły. Wygraliśmy tą drugą połowę na pewno. No i wymiar pomeczowy. Aczkolwiek zobaczmy jeszcze oceny zawodników Google. No Przetal nie pograł. Antonik, Żunka, kolej, Szot, Leszczyński. Reszta zawodników się spisała. Starzyński też po tej zmianie nie pograł. Nie miał nawet chyba piłki przy nodze. Cieszę się, że po tych wygranych no rotacja jest ważna. Rotacja jest ważna. Będziemy rotować mecz z Lechią, nas czeka. No i teraz pytanie. Pytanie. No zagra druga drużyna. Zagra druga drużyna z Lechią Gdańsk tak samo. Rozważę, trenerze, dobra robota. Olejarka może dostanie szansę. Bo przecież mamy na Gamacu, bo przecież mamy innych zawodników, którzy będą w tym sezonie dostępni. Spadliśmy na szóstą pozycję, więc będziemy musieli nadrobić, aczkolwiek tutaj jak wygramy z najbliższym naszym przeciwnikiem w Jagiellonii, no to uda nam się wskoczyć na drugą pozycję, chyba że Legia nie zgubi punktów. Zobaczymy. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki za poczynania Wisły Kraków. No i zapraszam Was na kolejne odcinki. Dziękuję Wam za dzisiejszy mecz. Trzymajcie się, cześć.